STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Ja myślę, że dobrze, że zaczęliśmy ten tydzień później, bo w zeszłym tygodniu było chyba jeszcze gorzej. No, ale warunki są dobre, na tyle dobre, że nie trzeba tak naprawdę nigdzie jechać, bo jak tutaj widać, ten początek mamy w Kielcach, a boisko Szczepaniaka naprawdę bardzo dobrze wygląda, więc tylko się cieszyć. Murała na Kustoczyńskiego pewnie też, więc mamy bardzo dobre warunki do tego pierwszego etapu przygotowań. Jak tak się rozglądasz po kolegach trenujących na Murawie, to w większości pewnie ich rozpoznajesz, ale częściowo nowych imion musisz się uczyć. Na pewno, no ale taka jest specyfika jakby tego okresu transferowego, takiej przerwy między rundami czy sezonami, że wymiana tych zawodników następuje, u nas zazwyczaj jest dosyć spora, więc jest grupa nowych piłkarzy. Tak naprawdę zdążyliśmy się tylko przywitać, bo mieliśmy zbiórkę rano i teraz tak naprawdę od razu trening, więc ten czas, żeby się poznać jeszcze przed nami. Jak wygląda twoja sytuacja transferowa, że tak powiem? Myślisz o tym, że możesz opuścić tego lata Korony Kielce, czy na razie nic się w tym temacie nie dzieje? Nie wiem szczerze, to nie pytanie do mnie, jakby jakieś tam sygnały do mnie docierają, czy to od menadżera, czy od prezesa, ale z tego co wiem, tak naprawdę żadnych konkretów nie ma, więc mam kontrakt jeszcze przez rok, zobaczymy co przyszłość przyniesie. Rozmawiałeś o swojej sytuacji z prezesem Korony, klub chciałby cię sprzedać, żeby zarobić jakieś dobre pieniądze? Czy jednak... To jest jednak pytanie, myślę, do prezesa. Jak mistrz Polski czuje się w zespole, który bił się o utrzymanie? Nie, normalnie to o mistrze Polski to już było, teraz jest nowy sezon i... Myślę, že teraz už to nikoho neinteresuje. Jsem tutaj v Koroně i těším se. Dla mě to je nové vyzvanie, noví chlopaci, vydať chęć do práce. Myślę, že ten zespol má na więcej než jak grał ostatni rok. Má na pierwszą ósemkę i myślę, že to będzie i cel v tym roku. Ale jeśli ty już zdobyłeś Mistrzostwo Polski, to w polskiej lidze więcej już nie powalczysz. Więc tak, Korona to... No tak, jeszcze mi brakuje Puchar Polski, takže... Jest zawsze coś do grania i na pewno mogę tylko tak doświadczeniem pomóc temu zespołowi i na pewno myślę, że ten zespół ma jakoś, ma dobrego trenera, pod którym bardzo ciężko pracujemy i myślę, że taktycznie się poukładamy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale dlatego tu przyszedłem, bo wierzę w ten zespół. Na ile cię goli stać w sezonie z Koroną Kielce? Jak ja powiem, zawsze dla napastnika jest taki cel. Myślę 10 bramek, no ale moje nie jest zawsze, w każdym sezonie jest tak samo. Jeżeli tak będę zadowolony, myślę, że i tak zespół, ale myślę, że najważniejsze będą wyniki. Jak już powiedziałem, teraz w Piastie tak było tak samo, że nie liczyło się kto ile strzel bramek, ale liczyło się to, co w końcu, ile punktów mieliśmy. I jeżeli tak będę tutaj, to ożywię te bramki dla zespołu. Tutaj, Michał, tej konkurencji zbyt dużo nie ma, no bo na razie, jeśli chodzi o napastników, no jesteś ty, pewnie Felicio. I może Wato, który tam pewnie może zagrać, natomiast... Tak, no ja myślę, że jeszcze okienko transferowe jest otwarte, może jeszcze na pewno ktoś przychodzić. Myślę, że rywalizacja jest zawsze dobra dla każdego piłkarza, bo go robi lepszego. I myślę, że w tym zespole nie będzie tak inaczej. Jeżeli będziemy pompowali jeden drugiego, to ten następny, ten drugi będzie zawsze grał lepiej, nie? I będzie wyczysta maksa z drugiego i myślę, że o to w piłce nożnej chodzi. Ty wolisz grać w tym ustawieniu z dwójką napastników, kiedy gdzieś tam... Tak, grałem to w Lublinie jeszcze z Krzysztofem Piątkiem pod trenerem Stokowcem i myślę, że mi to pasowało, to jeżeli trener Litery zdecyduje grać w dwójkę, to na pewno nie mam problemu. Kiedy Korona Kielce nawiązała z tobą kontakt, kiedy pojawił się temat transferu do Kielce? Powiem tak, że Korona już w połowie kwietnia, myślę, że tak rozpoczęli te pierwsze jakoby rozmawianie z Koroną. Na pewno ja miałem tak, że jakbyś czuł jakoby konkretnie jakoby interes z Piasta, to by może został, ale jakieś rozmowy tam też probiegali, ale nie czułem się, Korona mnie chciała bardzo mocniej i dlatego zdecydowałem dla Korony. No stres jest na pewno, ale można, że z własnej strony postaram się wszystko zrobić, dużo Ekstraklasa da mi dużo, może powiedzieć więcej, już wyższy poziom jest, więc będę podnosił swoje umiejętności. No i mam nadzieję, że grając z tymi też kolegów podnoszę, więc będzie na pewno dla mnie duży przeskok w karierze. Na pewno wierzysz w to, że tych występów będziesz miał w Ekstraklasie na swoim koncie już w tym pierwszym sezonie sporo, no bo inaczej byś pewnie do tego nie podchodził. Tak, no wiadomo, każdy kto idzie do wyższej ligi chce się pokazać jak z najlepszej strony, więc u mnie będzie, można powiedzieć, tak samo, będę wszystko robił, żeby grać jak najwięcej
spędzać na boisku minut. No i zobaczymy, okres przygotowawczy dopiero się zaczął, więc wszystko przede mną. Taki ciężar na twoich barkach może większy nieco spocząć ze względu na to, że wchodzi ten obowiązek wystawiania młodzieżowca, a ty jesteś właśnie jeden z tych zawodników, na których pewnie liczy trener Gino Lettieri. Tak, może spaść na mnie obowiązek, ale też może to być dla mnie również szczęście, że ten wiek młodzieżowca jeszcze się przedłużył o rok. Będę miał, można powiedzieć, większe możliwości, żeby grać. Więc zostało tylko walczyć o skład i rozegrać jak najwięcej minut. A w którym momencie zapadła decyzja ze strony Korony, że po sezonie wrócisz do Kielc? Już w trakcie tego sezonu, jak rozgrywałem w pierwszej lidze w Warcie, to już kontaktował się ze mną klub, że będzie chciał ze mną, że będzie chciał, żebym został i walczył o grę w Ekstraklasie. Okej. A jak się, Grzegorz, nastawiasz na tą rywalizację ze swoim rówieśnikiem? Bo Mateusz Spychała to też zawodnik urodzony w 98 roku. Myślę, że ten obowiązek ustawienia młodzieżowca to też sprawi, że ta rywalizacja między wami na obronie będzie jeszcze większa. Tak, będzie, no można powiedzieć, że rywalizacja buduje. Staje się człowiek lepszy, jak rywalizuje z kimś. No my na pewno zrobimy wszystko, żeby trener z nas dwóch był zadowolony, no i powalczymy o ten pierwszy skład.